uznałem, że pora nagrać jakiś luźniejszy film. W tym wypadku będzie to film o jedzeniu mojego dzieciństwa, w którym wam tak luźno poopowiadam o jedzeniu, jakie jadłem, kiedy byłem bardzo mały i tak ogólnie, co o nim sądzę, jakie tam pamiętam. W tym będzie tutaj parę jedzeń, których co ciekawe nie mogę znaleźć nigdzie zdjęć w internecie. Zapraszam. Pierwsze jedzenie, jakie pamiętam, że bardzo lubiłem, jak byłem mały, to były takie kolorowe chrupki. Nie wiem, czy je pamiętacie, ale to były takie kolorowe chrupki, które były w kształcie kuleczek. One nie miały smaku, znaczy się one same miały w sobie taki smak zwykłej kukurydzy, co nie? Ale one miały też taki chemiczny, słodki posmak, wiecie. Nie były one jakoś za specjalnie dobre, ale pamiętam, że one były w takich wielkich paczkach. Ja potrafiłem całą paczkę, taką wielką jak ja, mając 4-5 lata, potrafiłem całą taką paczkę obalić. Te paczki były dosłownie połowie takie wysokie jak ja. Najlepsze jest to, że ja tych chrupek nie widziałem od dawna. Przestałem je jeść, kiedy miałem około 6 lat, bo wtedy zacząłem jeść Cheetosy i tak dalej. I te chrupki mi bardziej zasmakowały, bo miały faktyczny smak, a tamte kukurydziaki to były po prostu, jakbyś wziął takiego naturalnego chrupka kukurydzianego i dał jakiś taki chemiczny, niedobry posmak. Ech. One, pamiętam, się jeszcze kleiły. Kolejna rzecz, jaką jadłem, jak byłem mały, to były jakieś napoje czekoladowe. Pierwszy taki, można powiedzieć, napój czekoladowy, jaki możecie kojarzyć naprawdę po mnie najbardziej, no to była czekotubka. Czekotubkę chyba dosłownie każdy kojarzy, każdy zna czekotubkę. I słuchajcie, jaka ona była dobra. Czekotubka, jak byłeś mały, jak pierwszy raz spróbowałem czekotubki, jak byłem mały, to normalnie miałem, tak mi było takie dobre. Jak byłeś mały, to czekotubka to była chyba najsmaczniejsza rzecz, jaką w życiu jadłem. Jak byłem mały, to byłem w stanie stwierdzić, że czekotubka to była jedna z najsmaczniejszych rzeczy, jakie w życiu jadłem. Oczywiście teraz, jak jestem stary, to wiem, że mogę sobie roztopić czekoladę wedla i to jest dosłownie to samo, ale jak byłem mały, to byłem święcie przekonany, że jak wycofano czekotubkę, to już tego nie ma i nie będzie. I to było naprawdę szok, że jednego dnia była czekotubka, codziennie potrafiłem jeść czekotubkę, a potem nagle bum, w ogóle nie było czekotubek. Pamiętam, że często dawałem też czekotubki innemu koledze na przerwie do czasu, aż mi nie zakazano, bo ja lubiłem się czasami dzielić słodyczami z innymi dzieciakami. Czekotubka wyglądała wtedy inaczej. Teraz mamy jakąś krowę, mamy jakieś takie postacie, ale wtedy to była czekotubka, miała inną maskotkę, którą była żywa czekotubka, która była żółta i mówiła: o, nie dostaniesz mojej czekotubki, o, moja szyba, jest za... I potem przyłaził taki potwór i nie, moja czekotubka, o, maczek, o. Drugi napój kakaowy, napój czekoladowy, jaki piłem w życiu, to było Pandicao. Nie wiem, czy ktokolwiek to kojarzy, to jest z tego, co widzę, dość mało znany napój, Pandicao. To było takie typowe kakao dla dzieci w proszku, że je wsypujesz do mleka i chyba masz kakao, do mleka albo wody, nie wiem, chyba mleka, nie wiem. Miałem max 4 lata, jak to piłem. I Pandicao przyszło do mnie chyba w takim, nie wiem, chyba dostałem to jako na prezent czy coś takiego, ale pamiętam, że Pandicao było w takim wielkim pudełku z kubkiem z Pandicao logo. I tam były właśnie takie wszystkie rzeczy do robienia tego Pandicao, nie? I zgadnijcie co? Wytrąbiłem wszystkie paczuszki Pandicao w jeden dzień. I w końcu to się skończyło tak, że jak powiedziałem, że chcę Pandicao, to mój ojciec się załamał i tak: ale Pandicao się jest czymś! O co mu chodziło do tej pory, nie wiem. Może to, że piłem same Pandicao, o to mu może chodziło, nie wiem, ale on autentycznie tak się na mnie popatrzył, uniósł tak ręce i: ale Pandicao się jest czymś! O co mu chodziło? Tak czy siak, ostatni napój kakaowy, jaki pamiętam z mojego dzieciństwa, był najgorszy, był absolutnie najgorszy. To była jedna z najbardziej obrzydliwych rzeczy, jakie piłem, a było to kakao, jakie rozdawali nam w szkole. W szkole mieliśmy do wyboru kakao albo sok. I sok ja jakoś preferowałem. Dlaczego? Bo to był po prostu taki zwykły jakiś sok zlewany z wodą, nie? Ale kakao. Kakao. Kakao to było kakao z mlekiem. Takie nie, takie nawet w smaku dobre. Ale w, ale w tym pływały włosy. I kożuchy. Normalnie kożuchy i włosy. W tym pływały casualowo włosy i kożuchy i normalnie, jak ja sobie to przypomnę, to do dzisiaj mnie skręca. Z napojami kakaowymi mam jeszcze jedną anegdotkę. Otóż jak byłem mały, strasznie chciałem spróbować kawy.
Dlaczego? Bo jak byłem mały, myślałem, że kawa to jest ta słynna gorąca czekolada z kreskówek, wiecie. Jak oglądaliście bajki z Ameryki, jak byliście mali, to tam wszyscy pili te gorące kakao, gorącą czekoladę, nie? I zawsze też w tych bajkach amerykańskich było tak, że dorośli dostają jakiegoś kopa po kawie i o, kawa, moc źródła dorosłych, lęs czesłek, coś takiego, nie? No i ja, jak byłem mały, myślałem, że kawa to jest jakieś boże, że to jest jakaś najsmaczniejsza rzecz na świecie, że kawa jest taka dobra, że to jest jakaś taka super gorąca czekolada, taka najsmaczniejsza, jaka można sobie wyobrazić, taka po prostu idealna czekolada, nie? Myślałem, że jak byłem mały, że to jest jakieś nie wiadomo, jakie to jest dobre, jakie to jest słodkie, nie? No i w końcu pewnego dnia, jak miałem około 5-6 lat, to przyszli rodzice i powiedzieli, że mają kawę zbożową, którą ja też mogę wypić, nie? No i ja się ucieszyłem, że wreszcie spróbuję kawy. No i biorę sobie kubeczek, łyk i myślałem, że kurwa zemdleję. To było takie niedobre, ja do tej pory nie cierpię kawy. Kawa to jest według mnie jeden z najgorszych napojów, jaki istnieje. Nieważne, czy mi powiecie, że zrób ze mlekiem, zrób ze cukrem, nie. Próbowałem ze wszystkim, nawet jakąś markę premium sobie raz kupiłem. Niedobre. Kolejne jedzenie mojego dzieciństwa to wszelakie chrupki. Chrupki to ja uwielbiałem, jak byłem mały, chrupki. Potrafiłem jeść chrupki normalnie parę paczek dziennie. I wymienię wam parę takich ciekawszych. Pierwsze chrupki, takie ciekawsze, jakie wam opiszę, to są chrupki, które są autentycznie lost media. Wiem, jak to brzmi, ale posłuchajcie mnie. Kiedy byłem mały, byłem ogromnym fanem Power Rangersów, jak miałem 5-6 lat. No i właśnie, uwaga, były chrupki Power Rangers. Nie wiem, czy mi w to uwierzycie, ale autentycznie były chrupki Power Rangers. I te chrupki Power Rangers, one miały dwa smaki. Nie pamiętam, jakie to były smaki, ale przysięgam, że one istniały. I nawet pamiętam, miałem gazetkę Power Rangers, gdzie była ich reklama, ale te gazetki już prawdopodobnie się, nie wiem, gdzieś zdezintegrowały. Nie wiem, ale autentycznie takie coś było. Kolejne chrupki, jakie jak byłem mały, były takim przebojem u mnie, a to w szkole były przebojem, to były chrupki, które się reklamowały tym, że można je sypać prosto z paczki do ust. Były to chrupki, prawdopodobnie jakieś marki typu Mr. Snacki czy coś takiego. Były takie małe i przypominały takie gwiazdeczki i były chyba w smaku ser i smaku keczupowym. I te chrupki, one były reklamowane tym, żeby je nasypać do gardła. No i co? No i możecie się domyślać, co się stało. W szkole zabraniali mam tego robić, bo się możemy udusić. Rodzice nam mówili, żebyśmy tego nie robili, bo się udusimy, że nie wolno sypać sobie do ust, że to się sypie na rękę, a nie do ust, coś takiego, nie? No i pamiętam, że zawsze jak wsypałem to sobie do ust, te chrupki zgodnie z przeznaczeniem, i jak mnie na te przyłapywano, to było, że o, nie wolno, bo się udusisz, nie? I zawsze było, to się na rękę sypie, zawsze było. A ostatnie chrupki mojego dzieciństwa, jakie wam w sumie poopowiadam, takie ciekawsze, to były chrupki Cheetos Deseros. Były to chrupki Cheetos, które były kakaowe i z nadzieniem w środku. Teraz przejdźmy do takich mniejszych takich słodyczy. Mianowicie, jak byłem małym, jak miałem około 4-5 lat, bardzo lubiłem sugusy. Sugusy to były takie małe cukierki przypominające mamby. One miały taki chemiczno-owocowy posmak i strasznie się kleiły do papierków i do po prostu się strasznie kleiły. Zwłaszcza jak był upał, to one potrafiły nie odejść od papierka i musiałeś jeść z kawałkami papierka. I pamiętam raz, jak byłem mały, poczęstowałem jakiegoś dzieciaka swoimi tymi sugusami, nie? I do niego powiedziałem, teraz będziesz moim sugą, bo wiecie, sugusy. Taki żart. Pamiętam, że sugusy zawsze kupowałem na spacerach z mamą w takim dalekim zakątku mojej wsi, gdzie dosłownie było chyba tylko parę domów na krzyż i dosłownie połowę drogi tamto się szło dosłownie jak przez las. Ja tam lubiłem chodzić, bo tam była taka fajna kura, którą bardzo lubiłem, jak byłem mały. Gospodyni pozwalała nam wchodzić na obejście i ja pamiętam, brałem tą kurę na ręce, przytulałem tą kurę, głaskałem tą kurę, dawałem jej jedzenie. Jak byłem mały, strasznie kochałem odwiedzać gospodarstwa i tam te zwierzaki przytulać, jakoś tak głaskać. Pamiętam, że nawet raz planowali mi dać małego prosiaczka, jak byłem mały. Nie, ale to przepraszam, że jest takim poza tematem. Najdziwniejsze jedzenie, jakie jadłem, jak byłem mały, to były napoje Spider-Man. Dlaczego było dziwne? Bo to były napoje w sprayu. Nie wiem, jak to ma działać, ale to były takie napoje, że była taka tubka wyglądająca jak gaz pieprzowy
i taka tubka miała na górze gumowego Spidermana albo gumowego Venoma i zdejmowało się tego Spidermana i można było sobie go potem nałożyć na palec, żeby mieć taką pacynkę. No i się psikało chyba tym czymś do tego, do ust, ale ja nigdy nie mogłem tego spróbować, bo mi zakazano tego pić, bo to jest napój bezalkoholowy. Zakazano mi pić tego napoju ze Spidermanem, bo na tyle był napis napój bezalkoholowy. A teraz przejdźmy do słodyczy premium. Nie wiem, czy wiecie, co to jest słodycze premium. Ja tak lubię nazywać takie słodycze, które mogły zastępywać ci na przykład śniadanie w szkole. Oczywiście moimi ulubionymi słodyczami premium, jak byłem mały, były oczywiście bułeczki z osami i muchami, które były w takiej fajnej gablotce w lokalnym sklepie. No i tam były te bułki wyłożone, te takie apetyczne bułki, wypieki. A tam wszędzie latały osy i muchy. Ja się cieszyłem z tych os. Bo to mi się tak fajnie kojarzyło, że te osy se tam tak wesoło latają i jedzą słodycze. To mi się tak fajnie podobało, jak byłem mały, że tam osy są. No i te bułeczki z osami to czasami jadłem oczywiście bez os, tak tylko mówię. No, a drugie takie słodycze premium, które bardzo lubiłem, jak byłem mały, to były Seven Daysy. Seven Daysy były absolutnie super. I ostatnia rzecz, jaką lubiłem jeść, jak byłem mały i prawdopodobnie najdziwniejsza, to przyprawy. Kiedy byłem mały, uwielbiałem pożerać sól, kostkę rosołową, bulion, wiarenka smaku, wegetę, dosłownie wszystko potrafiłem zjeść. Trzeba było zamykać przede mną przyprawy. Dosłownie, bo ja wyżerałem przyprawy. Dosłownie potrafiłem otworzyć szafkę, jak nikogo nie było i wyżreć całą kostkę bulionową. Bo uwielbiałem intensywne zapachy, smaki. Do tej pory uwielbiam intensywne smaki i zapachy. Do tej pory kocham ostre, mocno przyprawione jedzenie. Uwielbiam je. Pamiętam, że raz zakradłem się do kuchni, żeby wziąć bulion i powiedziałem takie coś: bulion, bulion. I pamiętam, że wtedy ktoś tam siedział i się wystraszył. No normalnie, wyobraźcie sobie siedzieć w kuchni i nagle widzicie moją ogoloną na jeża głowę, sama głowa wystaje zza szafki. Bulion, bulion. Kurwa, nie? Ale raz przypłaciłem to, że strasznie lubię przyprawy, tym, że się nieźle wystraszyłem. Uznałem, że to będzie bardzo dobre na skończenie tego odcinka. Otóż, jak byłem mały, bardzo kochałem jeść pierogi. Uwielbiałem jeść pierogi, odkąd byłem mały, i potrafiłem zjeść czasami 3-4 talerze pierogów. Uwierzycie to? Jak miałem 5-6 lat, potrafiłem zjeść normalnie 3-4 talerze pierogów, a potem jeszcze wypić herbatę. No normalnie. Well, he's a big, big boy, he's the biggest boy, he's a big, big boy, he's the biggest boy, he's a big, big boy, biggest boy, he's a big, big boy, he's the biggest boy. Ja te pierogi zawsze jadłem z magą. Możecie mówić sobie, że ta przyprawa się nazywa magi, dla mnie to będzie zawsze maga. Ja odkąd byłem mały, u nas się zawsze mówiło na to maga, no i tak mi zostało. No więc ja tak te pierogi zalewałem tą magą, że jak przynosiłem pusty talerz, to ojciec zawsze: oj kurwa, to pływa w tej madze. Ja pewnego dnia, miałem chyba wtedy około 11 albo 12 lat, padłem na taki pomysł: jeżeli maga jest smaczna, to dlaczego jeść ją z pierogami, mogę jeść ją samą, nie? No i jedząc pierogi, tak po zjedzeniu wszystkich pierogów, wziąłem magę, otworzyłem i się napiłem. Napiłem się chyba z parę łyków magii, nie? A potem oddałem jak niby nigdy nic talerz, nie? I piję herbatę, nie? Piję herbatę i czuję jakoś się dziwnie. Jakoś się dziwnie czuję, nie? A potem zjadam coś jeszcze i normalnie całe ciało mi paraliżuje taki strach, co nie? Straciłem smak. Autentycznie wtedy normalnie się tak wystraszyłem, że autentycznie mi całe ciało zakuło. Straciłem wtedy smak. I byłem oczywiście taki przerażony, bo się bałem, że straciłem smak na zawsze. Normalnie bałem się, że straciłem smak na zawsze. Próbowałem wszystkiego, nawet lizać jakieś rzeczy i nic. Zero smaku. Nic nie czułem na języku. Pamiętam, że zacząłem płakać, zacząłem się rozmyślać, co robić teraz. Zacząłem wypisywać w Google, co zrobić, jak się straciło smak, czy można stracić smak. Naprawdę nie polecam wam szukać rzeczy w Google takich medycznych, naprawdę to jest bardzo zła droga. No i słuchajcie, ja byłem taki przestraszony, byłem taki przerażony wtedy. Pamiętam, że siedziałem, patrzyłem w okno i miałem taką twarz jak Walter White, co nie, takie nie. No i ja miałem takie,
kurczę, ja zrobię, straciłem smak, co teraz, nie? No, naprawdę byłem wtedy naprawdę przestraszony. Nie życzę tego żadnemu dzieciakowi, dorosłemu, nikomu, żeby się tak wystraszyć w takim młodym wieku, co nie? No i w końcu to się skończyło tak, że w nocy zjadłem chleb i był smak. A potem w następną sobotę znowu napiłem się magii. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Use the special card, Ollie.